Przywitajmy brawa na wyprawie stałej! Yeah!
próżny Podlesianki, przy piłce Marcin Rosiński, Bartosz Nowotny. Za chwilę początek drugiej połowy dzisiejszego Dziesiąta minuta spotkania, mamy drugą bramkę dla drużyny MK Górna, a jej strzelcem grający z numerem 8 Dawid Honysz. Można powiedzieć tradycyjnie, tak jak ostatnie dwie bramki, gdzieś tam się ta piłka zakotłowała, odbiło się od ochraniacza i wpadło. Come on!
należą się duże brawa obydwu zespołom. Obydwa duże brawa dla drużyny. Dzisiejsze spotkanie z pełno serca. Także tak jak przywitaliśmy i grawali, również pożegnajmy. Myślę, że czekają nas kolejne, nie mniej emocjonujące spotkania. Także przypominam jeszcze, że czekamy na rozstrzygnięcie następnych głosowań. Panowie, to wygrywaj! Podnieś się! Kto? Podnieś się! Kto? Podnieś się! Jaro! Jestem bardzo zadowolony z chłopaków. Już od dłuższego czasu, po półrocznej pracy, widać, że zespół zrobił duże postępy techniczno-taktyczne i nie byliśmy tutaj chłopcem do bicia, ale to my prowadziliśmy ten mecz. My w sytuacji dwóch niewykorzystanych sam na sam, można gdybać, co by było, ale nie byliśmy zespołem, który się cofnął, który grał z wiceliderem równy pojedynek. Mógł się ten mecz podobać zarówno kibicom, jak i zawodnikom. Tak naprawdę dziś przepchnięty ten mecz charakterem. Dwa razy przegrywamy, dwa razy uda nam się odwrócić szale. W końcówce strzelamy bramkę na 3-2, 4-2. Tak naprawdę dzisiaj zagraliśmy średni mecz, ale wolą walki doprowadziliśmy do tego, że 3 punkty zostają u nas. Terpy przez duże D, tak. No, my nie chcieliśmy tutaj wojny, ale taka się wywiązała. Przyszacun dla Emki, bo podjęli tę rękawicę. No, my źle zaczęliśmy, bo karny niestrzelony i troszeczkę to poszło w nie tą stronę, co trzeba. Ale charakter, duża determinacja, ostatecznie to my się cieszymy i zdobywamy, uważam, bardzo kluczowe i bardzo cenne 3 punkty. Myślę, że kibice stworzyli fajną atmosferę i na pewno dość unikalną na takim poziomie rozrywkowym, dzięki czemu też mamy jakby okazję posmakować tej poważniejszej piłki i na pewno lepiej nam się gra dzięki temu. Chwile jak te nie zdarzają się zbyt często. Takie chwile jak te to nasze zwycięstwo. Uniesiesz tą chwilę, na których warto żyć. Uwierz, że masz siłę przebić się przez mur swych słabości. Idealny moment, żeby poczuć znów energię ludzi, których rozumiesz bez słów. Do wszystkich świata stron wysyłam tę energię. To jest nasze przebudzenie, bo poza granicami rzeczywistości poszerzamy kręgi świadomości. Z bandą trwały dłużej niż trasa LA Bangkok, by zostały w głowie jak pierwszy raz. To dla mnie priorytet i wierz mi, brat, pieprzyć hajs to nie problem, kiedy uśmiechasz się jak na reklamach Colgate. I oby tak dalej, a ten kawałek będzie stale nakręcał cię jak zegarek. Przejdą cię ciary, jakbyś odpalił przez ten z gitary i nie do wiary. Kolumny płoną, a dźwięki ulecą ci niczym dłomo. Powiedz ziomom, nie rzucą na luz jak pasję na lupa. Nie gorzką delup, to życia nie podchodź poważnie za nam. To a każdą chwilę trafi jak ostatnią. Takie chwile jak te nie zdarzają się zbyt często. Takie chwile jak te
często. Ja wiem, że takie chwile jak te nie zdarzają się zbyt często. Takie chwile jak te to nasze zwycięstwo. Nie zdarzają się zbyt często. Chwile jak te to nasze zwycięstwo. Takie chwile jak te.